Dzień dobry, witam Państwa na moim kanale filmowym Marian Nosal TV i na moim portalu Wolnych Słowian i Wolnych Polaków, który w internecie jest pod adresem słowianie24.pl. I zapraszam dzisiaj do filmu, który ma mówić o pierwszym zjeździe Uniwersytetu Słowiańskiego i Polskiego Wiednica. Czyli jest to nowa propozycja. Do tej pory spotykaliśmy się w tak zwanym wirtualu, czyli w internecie, w filmach i w artykułach, a teraz chciałbym zaproponować Państwu i zaprosić do udziału w imprezie, która dzieje się naprawdę w realu, a mianowicie 13 do 14 kwietnia 2019 roku odbędzie się pierwszy zjazd Uniwersytetu Słowiańskiego i Polskiego Wiednica. I tutaj odczytam taki tekst z tego ogłoszenia, tego zjazdu, który oczywiście jest ogłoszony na portalu słowianie24.pl. Jeżeli napiszą Państwo w przeglądarce słowianie24 liczbowo razem pisane.pl, to tam w zasadzie na każdej stronie to ogłoszenie jest widoczne. Są zdjęcia trzech wykładowców, którzy będą prowadzili wykłady w czasie tego zjazdu. Wystarczy kliknąć na słowo więcej i zobaczą Państwo szczegóły. Z wielką przyjemnością zapraszam na pierwszy zjazd Uniwersytetu Słowiańskiego i Polskiego Wiednica. Odbędzie się on 13 do 14 kwietnia 2019 roku w Warszawie i będzie poświęcony głównie historii oraz bardzo szeroko rozumianej kulturze Słowian. Będzie to możliwość osobistego spotkania i dyskusji z ekspertami znanymi dotychczas głównie z internetu. Wykładowcami będą znawcy historii i kultury Słowian, a mianowicie pan Czesław Białczyński, pan Maciej Bogdanowicz i pan Adrian Leszczyński. I na moim portalu tam podaję od razu, gdzie można twórczość tych trzech osób znaleźć. Pan Białczyński jest najbardziej znany ze swojego blogu bialczyński.pl. Nie mówię w tej chwili o książkach, filmach, ale w internecie teksty pisane najwięcej publikuje. Właśnie na tym blogu. Pan Maciej Bogdanowicz, można go spotkać na portalu rudaweb.pl, na blogu rudaweb.pl, a pan Adrian Leszczyński, wszystkie jego dzieła są też na moim portalu słowianie24.pl w dziale Ludzie, Adrian Leszczyński oczywiście. I teraz tak, czy ja mam coś mówić o tych wykładowcach? No, może powiem bardzo krótko, bo to bardzo się cieszę, że właśnie tych trzech ekspertów udało mi się na pierwszą sesję, na pierwszy zjazd Uniwersytetu zaprosić. Akurat mieli czas w kwietniu, w środku kwietnia, wszyscy trzej i bardzo się z tego cieszę, ponieważ, no cóż, no ale powiem krótko, pan Czesław Białczyński to jest legenda. Legenda wszystkiego, co związane jest ze słowiańszczyzną w Polsce. Najbardziej znany chyba jest ze swoich książek, Księga Tury, Księga Ruty i Stworze i z dusze. To są takie książki o mitach słowiańskich, ale powiedzieć o nich, że to są książki o mitach słowiańskich, to jest mało powiedziane, ponieważ to są dzieła obejmujące całość słowiańszczyzny, również zmieniające nasze poglądy na temat historii naszego kraju i w ogóle historii Eurazji. No, po prostu jest to wielkie, wielkie dzieło. Te książki są też bardzo grube, więc jest tam bardzo dużo informacji. Bardzo dużo informacji źródłowych. Są przypisy i przypisy do przypisów. Także na jakim poziomie chcemy studiować te książki, to my wybieramy. Czy chcemy czytać przypisy do tekstu, czy chcemy czytać również może przypisy do przypisów. Także jest to książka bardzo głęboka, nie tylko duchowo, ideowo, wchodząca głęboko w duchowość Słowian, ale też tak faktograficznie. Jest to książka, są to wszystkie te książki, są bardzo bogate. No i o panu Czesławie Białczyńskim, jego twórczości literackiej, filmowej, blogerskiej można by dużo mówić. Ale on jest akurat najbardziej znanym fachowcem od słowiańszczyzny. Drugi nasz wykładowca to pan Maciej Bogdanowicz. On trochę krócej tworzy, nie wiem, prowadzi swój blog razem ze swoją żoną, ze współautorką tego blogu. Prowadzą go jakieś 5 lat chyba, wydaje mi się. Ale natomiast
udział tego blogu w szerzeniu świadomości słowiańskiej i historycznej polskiej jest też bardzo wielki. W ogóle niektóre tezy, a szczególnie dowody do tych tez pana Bogdanowicza są po prostu rewolucyjne. I o ile pan Czesław Białczyński przeciera w ogóle te ścieżki i odkrywał kiedyś i nadal odkrywa ciągle coraz nowe rzeczy na przeróżnych poziomach, o tyle trzeba powiedzieć, że pan Maciej Bogdanowicz jest dla mnie tym, który dostarcza jeszcze dodatkowy materiał faktograficzny, żeby udowodnić to, że słowiańszczyzna to nie jest coś, co powstało 1500 lat temu albo później, tak się uczy w niektórych krajach, że w VII wieku naszej ery Słowianie przyszli do środkowej Europy. On dostarcza materiał faktograficzny i swoje przemyślenia, z których wynika, no, że ci Słowianie są już tutaj u nas kilka tysięcy lat. O czym my wiemy skądinąd. No ale potrzebni są tacy ludzie, którzy tą wiedzę torują. I właśnie takie trzy osoby zaprosiłem. Trzecim wykładowcą jest pan Adrian Leszczyński. Pan Adrian Leszczyński napisał, o ile pamiętam, 16 artykułów. Jest to taka zamknięta całość. O Słowianach, jest tam też o genetyce. Zresztą wszyscy trzejci wykładowcy na genetyce też bardzo się dobrze znają, potrafią udowodnić historię Słowian przy pomocy nauk ścisłych i przy pomocy historii, przy pomocy źródeł. No, pan Adrian Leszczyński też jest dość wszechstronny, ale szczególnie ciekawe są jego osiągnięcia i jego propagowanie wiedzy na temat słowiańszczyzny pod kątem genetyki. Jest też autorem bardzo pięknych reportaży z krain słowiańskich. I czytam dalej ten podstawowy tekst z ogłoszenia o pierwszym zjeździe. W ramach zjazdu Uniwersytetu Słowiańskiego i Polskiego Wiednica wykładowcy będą podawali wiele niepublikowanych dotychczas najnowszych informacji i będą poruszali nowe tematy oraz zagadnienia. Uczestnicy kursu otrzymają materiały drukowane dotyczące treści wykładów. Najważniejsze jest to, że Wiednica propaguje wiedzę, wedę, czyli szerokie słowiańskie spojrzenie na rzeczywistość, a nie tylko na poszczególne gałęzie nauki. Właśnie to jest to, co mi się najbardziej podoba, żeby patrzeć szeroko. W dzisiejszych czasach nie wystarczy znać się na historii czy na, nie wiem, archeologii, czy na kulturze, religioznawstwie, psychologii, socjologii, etnografii. Trzeba umieć te rzeczy kojarzyć, bo tak naprawdę nasze życie jest jedno. Podzielenie go na sztuczne pola jest czymś, co właśnie dla nas jest problemem, bo zaczynamy życie odbierać tak niekompletnie. I dalej. A więc nie tylko historia, kultura, wiara przyrody, filozofia, etnografia, psychologia i tak dalej Słowian, ale też synteza tych i innych nauk, czyli wed słowiańskich. O właśnie, o to chodzi. Taki poziom wykładów i dyskusji mogą zapewnić tylko wykładowcy na najwyższym poziomie. I tacy właśnie są do Wiednicy zapraszani. No tu podaję dalej miejsce zajęć. Warszawa, ulica Słowackiego 19a, sala numer 3. Tematy wykładów. To jest ciekawe. Chociaż ci wykładowcy cokolwiek mówią, to mówią naprawdę zawsze bardzo ciekawie i nie mówią tak, żeby mówić, żeby powtórzyć jak jakiś nakręcany zegarek to, co już było oddzwonione czy odkukane. Tylko zawsze dorzucają coś od siebie, coś, co zmienia nasze spojrzenie. No więc pierwszy wykład pana Białczyńskiego. Skąd się bierze siła słowa? Język i słowiańska baja, czyli korzenie i pień polskości. No dla mnie jest to kluczowa rzecz, dlatego że my, Słowianie, pochodzimy ze słowa, nasza nazwa. Czy o nas się mówi Sławianie? No żeby sławić też potrzebne jest słowo. Słowo. Dla nas Słowian to jest absolutnie kluczowa rzecz z naszego języka. Taką ciekawostkę powiem, z naszego języka, jak twierdzą niektórzy współcześni, bardzo wybitni językoznawcy, to wcale nie Polacy, pochodzą wszystkie języki, no może nie na świecie, ale przynajmniej indoeuropejskie. Czyli nasz język jest takim językiem źródłowym i z istniejących języków najbardziej jest podejrzany o to, że on jest najbardziej podobny do tego źródłowego języka.
Ja nie mówię tutaj o nauce, jakiejś takiej niemieckiej nauce sprzed kilku wieków, która mówiła, że to jakieś germańskie czy zachodnie języki są tymi kluczowymi językami. No nie, w tej chwili coraz częściej przy obiektywnych badaniach językoznawczych, statystycznych, okazuje się, że nasz język jest bardzo ważny. Ale ja myślę, że w swoim wykładzie pan Białczyński wejdzie głębiej w istotę naszego języka i powie to wszystko od siebie i bardzo ciekawie. Drugi temat wykładu pana Białczyńskiego jest taki. Las jest twoim Bogiem, zapamiętaj. Czym jest wiara i wieda przyrodzona? No mnie akurat ten temat jest bardzo bliski, bo ja w każdy wolny weekend, jak tylko mam czas, to jadę do lasu. Tutaj w okolicy Warszawy jest taki las Rozaliński. I ja w zasadzie w Warszawie nie mieszkam, bo tam nie bardzo chciałbym mieszkać w wielkim mieście, tylko w Ursusie, na obrzeżach Warszawy. I temat lasu jest mi zawsze bliski. I temat właśnie tego kontaktu człowieka, naturalnego połączenia z przyrodą. Potem mamy tematy pana Macieja Bogdanowicza. Pierwszy. Etnogeneza Słowian według najnowszych teorii językoznawczych. No więc właśnie. Już trochę o tym wspomniałem. Pan Bogdanowicz jest fachowcem, omówi ten temat. Drugie. Ciało palenie jako rytuał wyróżniający kultury słowiańskie. No właśnie, na ten temat, oczywiście na te tematy już pan Bogdanowicz pisał, ale powie jeszcze coś więcej, bo ciało palenie właśnie. Dlaczego Słowianie akurat stosowali ciało palenie? Z czym to jest związane i jak to, jak co o tym myśleć, jak to odbierać i dowody na to, że tak było. Myślę, że właśnie to będzie w tym wykładzie, a może jeszcze wiele innych rzeczy. Pan Adrian Leszczyński. Germanie wschodni, Słowianie zachodni. Germanie wschodni, myślnik, a raczej tak, myślnik, Słowianie zachodni. No tytuł nie wymaga komentarza. I drugi temat. Genetyczne nowinki w kwestii pochodzenia Europejczyków. Tutaj w międzyczasie być może pojawią się nowe odkrycia genetyczne, bo to ciągle się zmienia ten temat. I pan Adrian Leszczyński omówi te wszystkie nowinki, co się dzieje na światowym rynku genetyki historycznej, archeologicznej, jakby ją nie nazwać, genealogicznej. Potem tutaj w tym zaproszeniu, ogłoszeniu na stronie jest rozkład zajęć. Zjazd będzie dwudniowy, sobota, niedziela. To nie będę odczytywał dokładnego rozkładu zajęć. Zapisy i opłaty też nie będę odczytywał. Proszę zobaczyć sobie na stronie internetowej. W tym filmie, pod tym filmem będzie też link do strony mojej, slowianie24.pl, gdzie można te wszystkie dane znaleźć. Powiem tylko może ogólnie, że każdy z tych wykładowców będzie mówił wykład i potem będą pytania i odpowiedzi. I to będzie bardzo ważna część. Jeżeli będzie czas dalej, to będzie też dyskusja. Także mam nadzieję, że wiele osób przyjdzie z takimi problemami, z którymi się boryka już od dawna i właśnie ci fachowcy mogą nam pomóc rozwiązać te nasze problemy i odpowiedzieć na pytania, albo przynajmniej wspólnie jakoś poszukamy drogi rozwiązania i odpowiedzi na te pytania. I to by było chyba wszystko, jeżeli chodzi o samo ogłoszenie. Natomiast teraz jeszcze chciałbym powiedzieć może, co to jest Uniwersytet Słowiański i Polski Wiednica. Odczytam tu fragment takiego tekstu, który też jest na mojej stronie. On się nazywa W jakim celu powstał Uniwersytet Słowiański i Polski Wiednica? W skrócie można powiedzieć, że powstał w celu przywrócenia prawdziwej historii Polski, naszej słowiańskości i polskości. Władza autorytarna czy totalitarna zawsze nadużywa swoich kompetencji. W takiej sytuacji znajdujemy się właśnie w Polsce przez ostatnich 1000 lat, a szczególnie przez ostatnich 200 lat. Tak jest też w sferze nauki i propagandy, które w dzisiejszym świecie używane są wspólnie jako oręż w walce ekonomicznej. Dlatego historia Polski została zakłamana i to zawsze w taki sposób, żebyśmy my, Polacy, na tym tracili. I z tej przyczyny bardzo ważna jest idea budowania niezależnych od systemu ośrodków kształcenia,
i przekazywania w nich prawdziwej wiedzy. Wiedzy oczywiście zawsze z dużej litery w tym kontekście. Nasi przodkowie Słowianie opierali swoje życie społeczne na idei rozproszonej demokracji wiecowej o charakterze wolnościowo-zgodnościowym. I taki też powinien być model naszej nauki i oświaty. Dlaczego uniwersytet, a nie na przykład szkolenia, kursy? No więc dlaczego te szkolenia mają się nazywać uniwersytetem? Odpowiadam tak. Bo aby odkłamać wielowiekową antypolską propagandę, nazywaną czasami obłudnie prawdą naukową, powinniśmy podawać wiedzę na najwyższym poziomie. Dlatego w Wolnym Uniwersytecie Słowiańskim i Polskim Wiednica będziemy zapraszać wyłącznie wykładowców najwyższej klasy, takich, którzy rozumieją i potrafią wyjaśnić zakres i wielowymiarowość tej wrogiej nam propagandy. Nie chodzi tu o stopnie naukowe, tylko o pogląd i spojrzenie na kulturę Słowian i świata całego. Dlaczego nasz uniwersytet ma być wolny? Bo oficjalny system szkolnictwa jest scentralizowany, a wiedza w nim promowana jest w dużym stopniu zmanipulowana i jednowymiarowa. Państwowe i certyfikowane przez państwo ośrodki naukowe i szkoleniowe zawsze są w swoich działaniach badawczych i edukacyjnych zależne od systemu. A system ten nie zawsze wspiera wolność i prawdę. Można powiedzieć, że robi to sporadycznie. Ja skróciłem nazwę tego uniwersytetu i w tej chwili nazywa się Uniwersytet Słowiański Polski Wiednica bez słowa na początku wolny. Ale to jest tylko skrót. On ma być wolny, ponieważ ja w takim moim artykule i filmie, który też państwo mogą znaleźć na mojej stronie i na YouTubie, na moim kanale YouTube'owym Marian Nosal TV Słowianie Ukryta Historia Polski. Ja tam w tym filmie Uniwersytety Słowiańskie i Polskie mówiłem, że Uniwersytety Słowiańskie i Polskie to ma być przyszłość, to mają być takie prawdziwe, że tak powiem, uniwersytety. Natomiast wolne uniwersytety to ma być właśnie coś, jak w tej chwili robimy, czyli takie poszczególne zjazdy, które będą połączone w większą całość, o tym powiem dalej, o programach. Natomiast w tej chwili zmieniłem zdanie, ponieważ te wielkie uniwersytety związane z państwowym systemem certyfikacji uczelni wyższych, no ja bym powiedział systemem opresji i represji, no to niespecjalnie to widzę, niespecjalnie, bo jeżeli założymy wyższe uczelnie związane z państwowym systemem, jak mówię, certyfikacji i opresji, to będziemy musieli tam mówić to, co nam każą. Jeżeli założymy nawet prywatne uniwersytety, ale jakoś sponsorowane, no bo szkoła powinna być sponsorowana, tak uważamy, wszelkie szkolenia słowiańskie powinny być sponsorowane przez kogoś i najlepiej za darmo, to wtedy będziemy musieli mówić to, co nam sponsor czy instytucja certyfikująca każe. Dlatego zmieniłem trochę styl nazewnictwa i w tej chwili już te pierwsze uniwersytety, ten pierwszy, Wiednica, już się będzie nazywał nie wolny, tylko po prostu uniwersytet, bo to jest coś najlepszego, co my mamy. To jest nasza wolność. Sobie możemy mówić, co chcemy. Nikt nam nie będzie narzucał, bo narzucanie wiadomo, czym się kończy. Tym, co twierdzi oficjalna nauka, polska oczywiście, ponieważ zachodnia nauka, jak państwu już wiele razy mówiłem, genetyka, czy językoznawstwo, czy inne nauki twierdzą już od dawna, że Słowianie są autochtonami na tych ziemiach i że tu mieliśmy wielkie osiągnięcia kulturowe. A oficjalna polska nauka jeszcze śpi i dopiero to powoli zaczyna przyznawać. I to tylko w niektórych dziedzinach. I dalej czytam. Dlaczego nasz uniwersytet ma być słowiański? Bo słowiańskość to ten aspekt naszej kultury i historii, który jest szczególnie zaniedbany, przekłamany, bo to jest przekaz od naszych przodków, bez którego Polacy nie bardzo potrafią żyć. Słowianin nie może prawidłowo kształtować swoje życie tylko w harmonii z naszą prastarą kulturą, psychologią i językiem. W przeciwnym wypadku na świecie czujemy się obco, i nie radzimy sobie. Może dziwnie to brzmi, ale aby to zrozumieć, wystarczy spojrzeć na naszą najnowszą historię. Historię narodu, który zajmuje najlepsze położenie na kuli ziemskiej, w sercu świata, składa się z niezwykle uzdolnionych jednostek,
a mimo to ciągle ma problemy. To jest właśnie skutek utraty naszych słowiańskich korzeni. I następne pytanie, dlaczego nasz uniwersytet ma być polski? Dlatego, że antypolska propaganda przekłamuje nasze dzieje oraz kulturę i robi to w sposób nachalny oraz bezczelny, mając na uwadze osłabienie ducha narodu, co w konsekwencji ma pozwolić na dalszy rabunek naszej gospodarki i efektów pracy Polaków. I jeszcze jedno pytanie, dlaczego Wiednica? Bo wiedza, weda, to stare polskie słowo, oznaczające wszystko to, co człowiek o życiu powinien wiedzieć. Zawiera treści zarówno dotyczące świata materialnego, jak i duchowego. We wszystkich ich wymiarach. Wiednica to miejsce, gdzie się tę wiedzę przekazuje. W naszym języku świat to światło i postrzegane przez nas efekty jego działania. A oświata to wiedza pochodząca bezpośrednio ze źródła i nie podlegająca manipulacji propagandowej i polityczno-biznesowej. Oświata dałem oczywiście z dużej litery, podobnie jak takie słowa jak świat, światło i tym podobne istotne dla nas słowa. I dalej powiem jeszcze trochę więcej na temat oświaty słowiańskiej i na temat samej Wiednicy. Powiem też na temat programu, dalszego programu działania, co będzie po tym pierwszym zjeździe w Uniwersytecie Słowiańskim i Polskim Wiednica. I powiążę to też z takim znaczkiem, który się nazywa Swadziebnik. Ponieważ kiedy zacząłem program działania Uniwersytetu Słowiańskiego i Polskiego Wiednica budować, to ten znak przyszedł mi z bardzo wielką pomocą. No ale o tym będzie dalej. Na razie jeszcze odczytam inne moje uwagi, które mi w tych kwestiach przyszły na myśl. Rozpoczynamy z kilku powodów. Po pierwsze, od kiedy interesuję się słowiańszczyzną, bardzo chciałem poznać osobiście i posłuchać na żywo, co mają do powiedzenia ludzie najbardziej w sprawę zaangażowani oraz ludzie z największą wiedzą. Wiele osób poza mną również taką potrzebę sygnalizowało. Czyli połączenie dwóch rzeczy. Wiedzy i takiego ogólnego czucia tematu i zaangażowania. Tak bym to nazwał. Tego będziemy szukali u naszych wykładowców i sami tego będziemy się chcieli uczyć, rozwijać się w tym. Tak ja to widzę. Po drugie, nikt inny takich szkoleń nie organizuje, a są one wyjątkowo potrzebne. No są, proszę Państwa, jakieś takie zjazdy, spotkania, ale niekoniecznie tam są wykłady na najwyższym poziomie. Powtarza się w kółko ciągle te najważniejsze prawdy o Słowianach, jacy oni byli, jacy są, jacy powinni być i bardzo dobrze. Ale musi być też jeszcze inny poziom. Muszą być spotkania szkoleniowe z wybitnymi specjalistami, którzy tę wiedzę, tą samą, ale też inną, podadzą na wyższym poziomie. Na poziomie, no nie bójmy się tego słowa nazwać, naukowym. Co nie znaczy, że ci wykładowcy muszą mieć doktoraty. Wręcz przeciwnie. Powinni być po prostu zaangażowani głównie. Następny punkt. Za rozpoczęciem takiej działalności. Rok 2019 jest rokiem Słowian. No tak się mówiło, że ten rok będzie rokiem Słowian. Będzie. I rzeczywiście, nakręciłem już na ten temat dwa filmy, a w innych o tym wspominam, że zaczyna się dziać, proszę Państwa. Są ogromne zmiany w krajobrazie archeologicznym Polski. Odkrywa się masę nowych jakichś grodów, konstrukcji, jakieś osady sprzed 2000 lat. Odkryto na Kujawach kompletną osadę, niemalże ze śladami po poszczególnych skibach pługu. No może przesadziłem trochę, ale poszczególne jakieś tam niwy, jak to nazwano, i poszczególne domy, ulice, drogi. No wreszcie, proszę Państwa, po raz pierwszy w tym odkryciu archeologów, oczywiście było to odkrycie lotnicze, w lesie odkryto kompletną osadę słowiańską, łącznie z całą infrastrukturą sprzed 2000 lat. Wreszcie przyznano, że były drogi, bo ponieważ w lesie znaleziono, nie tylko między domami były drogi w tej osadzie, w tym miasteczku powiedzmy, ale też
W lesie były drogi, które no w domyśle łączyły te osady. Proszę Państwa, nasz kraj już kilka tysięcy lat temu, już te pięć ponad tysięcy lat temu był udrożniony. Wiemy, że był wóz z Bronocic, sprzed, kilka wozów nawet, sprzed 5,5 tysiąca lat, na tak zwanej wazie z Bronocic. O tym wiemy, no ale tam, gdzie są wozy, tam też są drogi. A nam się o tym nie mówi, ale już nieoficjalnie w świecie, a nawet nie całkiem nieoficjalnie, już jeden z archeologów wspomniał o tym filmie, już w świecie archeologów wie się o tym, że nasz kraj był kilka tysięcy lat temu udrożniony. Co to znaczy? Że były drogi. Tam, gdzie trzeba było, były one wyłożone. To nieprawda, że pierwsi, na przykład Rzymianie, zbudowali drogi. Już odkryto sprzed kilku tysięcy lat drogi drewniane na terenie, o ile dobrze pamiętam, Belgii czy Holandii, tam w tym rejonie. I w Polsce też tak było. Archeologowie już o tym wiedzą. Jeszcze nie mogą mówić o wszystkich swoich odkryciach, ale to już prawdopodobnie w tym roku wyjdzie na jaw. Także my nie tylko mieliśmy kamienne twierdze, nie tylko mieliśmy piękne domy drewniane, takie jak na przykład w Bronocicach, piętrowe z okrągłymi oknami 5,5 tysiąca lat temu. Ale nasz kraj był udrożniony. To nie było tak, jak nam się mówi, że rzymscy kupcy przyjeżdżali po bursztyn i skórki z wiewiórek. No nie. Nasz kraj był cywilizowany, zanim powstał Egipt, Sumer, co tam jeszcze? Takie państwa jak Rzym i Persja to dużo później powstały. No ale wracam do tematu. Następny punkt. Dlaczego powstała Wiednica? Pierwszy zjazd ustawiłem pod kątem historii i kultury Słowian. Trójka wykładowców idealnie do tego pasuje. Także, tak jak powiedziałem, przedtem pojawiła się możliwość zorganizowania z trzema doskonałymi ludźmi, bo ja na przykład nie podjąłbym się takich wykładów szczególnie przez dwa dni. To naprawdę trzeba mieć dużą wiedzę i duże obycie w temacie, żeby takie rzeczy wykładać. I mamy taką możliwość. Pojawili się odpowiedni ludzie. I chcą. Chcą, mają czas, bo nie zawsze mają czas. I dalej. Podstawowe informacje o Słowianach z łatwością można odnaleźć w internecie. Jednak rzecz, która zdecydowanie odróżnia zajęcia w Wiednicy od samodzielnych studiów, to możliwość osobistego spotkania z najważniejszymi autorami. Możliwość zadawania pytań w żywym kontakcie oraz możliwość uzyskiwania przez słuchaczy najnowszych wyników badań od tych wykładowców. Do tego aspektu zainspirował mnie Platon, który podkreślał wartość osobistych kontaktów między ludźmi, niejako w opozycji do czytania ich dzieł. Dawniej Słowianie, oprócz przesyłania wici, spotykali się również osobiście, spotykali się na wiecach. I było to dla Słowian ważne, dla dawnych Słowian ważne, a dla dzisiejszych Słowian? No właśnie, nie wiemy. Pewnie tak. W czasie takich spotkań, które nie będą transmitowane do internetu, wykładowcy mogą przekazywać rzeczy, których z natury rzeczy w tekstach nie da się przekazać z różnych względów. W czasie takich spotkań mogą także powstawać nowe koncepcje i ciekawe, zaskakujące inicjatywy. Jeżeli widzimy i słyszymy odbiorcę w żywym kontakcie, reagujemy w interakcji do jego zachowań. Daje to zupełnie inny wymiar kontaktu człowieka z człowiekiem. No właśnie, ja zauważyłem, że na różnych szkoleniach, które organizuję z medycyny naturalnej, często wiele niezwykle interesujących rzeczy dowiaduje się w przerwach. Rozmawiam z kimś i ta osoba mi mówi jakieś swoje najnowsze odkrycia. To niekoniecznie musi być wykładowca. Także spotykamy się po to, żeby wymieniać te poglądy. Platon zdecydowanie twierdził, że kontakt osobisty jest czymś więcej niż czytanie tekstów, czy nawet oglądanie czyichś filmów. Oczywiście za Platona nie było filmów, ale to już dodaję od siebie. Moi nauczyciele zawsze mówili mi, że film pewnych rzeczy nie przekaże. No ale to cały duży temat na temat tego, jak my jesteśmy zwirtualizowani i odrealnieni, oderwani od naszej rzeczywistości.
Wydaje nam się, że wystarczy kciukami wpisać jakieś pozdrowienie i jakieś krótkie nasze myśli na smartfonie i przekazać to naszemu bliźniemu i że jesteśmy w kontakcie. No nie, nie jesteśmy w kontakcie. Kontakt człowieka z człowiekiem to jest jeszcze troszeczkę coś innego. Oducza się nas od tego, nas się wirtualizuje, chcą nam chipy założyć. Nie jestem zwolennikiem. Nie jestem zwolennikiem. I no kilka lat temu miało takie wydarzenie w Polsce miejsce, mianowicie bardzo znana osoba, która może wiele rzeczy promować, pani Justyna Kowalczyk, nasza narciarka, z takim wielkim zapałem opowiadała, jak się bardzo cieszy, że jej wszczepili chipa, bo może robić co chce, jest ciągle namierzana, nie musi się ciągle zgłaszać, bo ci, którzy nią zarządzają, wiedzą, gdzie ona jest, prawda? I bardzo była z tego szczęśliwa. No proszę Państwa, ja uważam, że nie powinniśmy iść tym śladem. Wręcz przeciwnie, powinniśmy być ludźmi wolnymi, na przykład posiadać broń, natomiast nie być śledzonymi bez przerwy przez system, bo nie wiemy, co to jest ten system, kto to jest, czy to są władze, jakiego kraju, my tego nie wiemy po prostu. Dlatego starajmy się jak najczęściej spotykać z własną rodziną, z przyjaciółmi, a także w ramach takich imprez jak ten zjazd. A internet ma być uzupełnieniem. A może odwrotnie, może internet jest najważniejszy, ale trzeba uzupełniać to spotkaniami z żywymi ludźmi. Tak to widzę. I dalej piszę tak. Od zawsze najlepsze inspiracje przekazywali mi żywi ludzie podczas rozmów. Nauczyciele moi, rodzice i inni członkowie rodziny, czyli przekaz rodu, znajomi archeologowie, historycy. Ja w moich filmach, proszę Państwa, krytykuję bardzo polskich naukowców, ale całe moje zainteresowanie i rozpoczęcie przeze mnie pisania o Słowiańszczyźnie, o historii Polski i Słowian było w dużym stopniu zainspirowane przez mojego znajomego, który jest profesorem archeologii i jego poglądy nie są zgodne z moimi, delikatnie mówiąc, ale to on mnie zainspirował. Powiedział mi coś takiego w rozmowie, że historia powstania Polski, tak zwanego Chrztu Polski, jest bardzo jeszcze niejasna, że no, trzeba to badać i że on ma różne koncepcje i no właśnie, powstało w mojej głowie pytanie wtedy. Jak to było naprawdę? I dlatego się zainteresowałem. Także napisałem tu taki punkt, że ważne jest również kontaktować się z naukowcami prywatnie, z różnymi ludźmi. Wtedy więcej się dowiemy. O, tak bym to ujął. Jest tak, że kiedy naukowiec wychodzi oficjalnie coś mówi, to nie powie tego, co wam w prywatnej rozmowie powie. Ja się wiele rzeczy dowiedziałem w prywatnych rozmowach właśnie. I dalej. Przyjaciele, którzy przekazali mi zaczątki wiedzy na temat historii, ekonomii i polityki polskiej, a nade wszystko poczucie wolności. No właśnie, tacy ludzie, których prywatnie poznajecie i oni wam mówią, jak świat wygląda. Świat jest inny, to chyba doktor Jaśkowski taki serial nakręca, prawda, który ma już raz 90 czy 100 odcinków. No właśnie, mogą nam o tym powiedzieć znajomi. Ja następny mój film nakręcę prawdopodobnie na przykład z panem Piotrem Robertem Jankowskim, głównym specjalistą od ekonomii w NIS-ie, w Narodowym Instytucie Studiów Strategicznych. I on mnie wielu rzeczy uczył już 10-20 lat temu, tłumaczył mi podstawy wolnościowego spojrzenia na świat w dziedzinie ekonomii. Także wśród naszych znajomych i wiele innych takich osób poznałem, wśród naszych znajomych możemy znaleźć swoich nauczycieli. Też. I dalej. W końcu pojawiają się w Polsce zmiany w narracji oficjalnej nauki, lecz ciągle miesza się prawdę z fałszem. Właśnie do tego potrzebujemy wolnej i prawdziwej narracji, żeby odzyskać wolność i prawdę. W mojej wizji wielka zmiana w sferze materii, czyli w naszym realu, może zajść również w wyniku świadomych działań wielu osób. Osób, które zaczną szerzyć w internecie i w innych mediach w sposób wolny, prawdziwe informacje o świecie. A w naszym przypadku szczególnie o historii Słowian i Polaków. No i tu właśnie chciałem powiedzieć o tej mojej teorii, którą chcę i planie. W zasadzie to nie jest teoria, to jest plan. Mianowicie podam takie trzy skróty.
Pierwszy to jest PPPWI, drugi PPPWM i trzeci PPPWM. To pierwsze, PPPWI, to jest powszechna praca Polaków w internecie. Czyli ta moja teoria mówi, że powinniśmy wszyscy, każdy w miarę swoich możliwości i czasu, ale naprawdę wszyscy, tak jak w głosowaniach wszyscy powinni brać udział. Głosowania są fałszowane, więc dajmy spokój z głosowaniami. W internecie twórzmy, przekonujmy ludzi. Drugi skrót to jest PPPWM, czyli powszechna praca Polaków w mediach. To samo co w internecie, tylko szerzej widziane. I trzecie PPPWN, czyli powszechna praca Polaków w narodzie, czyli rozmawiajmy z naszymi bliźnimi, z członkami rodzin, ze znajomymi, z przyjaciółmi, z obcymi ludźmi, których spotkamy na mieście, czy na wsi, czy w lesie. Jak najczęściej chodzimy do przyrody. Rozmawiajmy i argumentujmy, dyskutujmy, przekonujmy ich do prawdziwych informacji o naszym kraju, a starajmy się likwidować te nieprawdziwe. No i właśnie, dlaczego o tym mówię? No dlatego, że to jest tak jak orzeł, ma dwa skrzydła. Jedno skrzydło to jest kształcenie, to będzie Uniwersytet Słowiański Polski, Wiednica i inne takie instytucje, które będą szkolić, a drugie skrzydło to jest nasza praca. Każdy z nas powinien przekazywać tę wiedzę sam. Nie czekać, aż ktoś przyjdzie i go poinformuje, czy to w jakiejś szkole, czy w internecie, czy znajomy przyjdzie, tylko to my powinniśmy tę wiedzę rozgłaszać, przekazywać naszym bliźnim. I dalej. Jest to moja teoria kuli śnieżnej i powstającej z niej lawiny polskiej i słowiańskiej. Uniwersytet Słowiański i Polski Wiednica i inne podobne inicjatywy będą kuźnią kadr dla takich patriotycznych działań. Mają pomóc w podwyższeniu poziomu świadomości społecznej na temat Polski. Osobiste spotkania ze znawcami Słowian mogą dać wielu ludziom znaczący impuls, wiedzę i odwagę do takich właśnie działań. To są właśnie takie rzeczy, które przez osobiste spotkania się zdobywa. Są też propozycje, aby skrócić zjazd pierwszy do jednego dnia i w ten sposób obniżyć koszty. Przeczy to jednak idei tego zjazdu, ponieważ ogranicza czas na pytania i odpowiedzi oraz na przerwy między wystąpieniami. Przerwy w czasie szkoleń są bardzo istotne, ponieważ nie tylko pozwalają na wypoczynek, lecz także w ich czasie można zawrzeć nowe znajomości i kontynuować dyskusję w mniejszym gronie. Z moich doświadczeń wynika, że w czasie takich prywatnych rozmów powstają najciekawsze pomysły. Czasami kilka minut rozmowy z kimś o podobnych do naszych zainteresowaniach jest ważniejsze niż przeczytanie wielu książek i artykułów. I dalej podzielę się moimi doświadczeniami z różnych szkoleń, niekoniecznie słowiańskich, a mianowicie od ponad 20 lat organizuję szkolenia z klasycznej lub tradycyjnej, jak to woli, medycyny chińskiej. I chcę się podzielić doświadczeniami z tych szkoleń, ponieważ uważam, że słowiaństwo i medycyna naturalna to dwie bardzo bliskie sobie, wolnościowe, przyrodzone i blisko związane z przyrodą dziedziny życia. Do tych szkoleń wybieramy tylko najlepszych wykładowców, to znaczy w mojej firmie i w firmie mojej żony staramy się zawsze najlepszych ludzi wyszukiwać. Wydaje się to oczywiste. Ale co to znaczy najlepszych? To jest pytanie. Przy czym nie chodzi tu tylko o ilość zapamiętanej przez nich i przekazywanej informacji, ale przede wszystkim o zrozumienie, doświadczenie i zgodność z tradycją. Wykładowcy powinni mieć przetrawioną tą wiedzę. I ten model zdaje egzamin, ponieważ uczestnicy poznają tę wiedzę niejako od środka, od wykładowców, którzy już to wszystko przeżyli, wielokrotnie przemyśleli i przećwiczyli. Inaczej mówiąc, są w niej mistrzami, praktykami. I też mistrzami, nauczycielami przy okazji. Bo wtedy najłatwiej jest zostać mistrzem, nauczycielem, jeżeli się człowiek zna coś od podszewki. Jest to zupełnie inna wiedza niż tylko ta opanowana pamięciowo, mniej powierzchowna, a bardziej głęboka. I podobnie w Uniwersytecie Słowiańskim i Polskim Wiednica chcę zaproponować wykładowców kompetentnych, czyli posiadających odpowiednią wiedzę, takich dla których tradycja jest ważna, pozytywnych, ideowych, już w szkole podstawowej i średniej, a także na studiach zawsze poszukiwałem prawdziwych nauczycieli i mistrzów.
A pierwszą inspiracją do takich poszukiwań była moja nauczycielka historii w szkole podstawowej, bo potrafiła mnie ona tak naprawdę zainteresować dziejami ojczystymi. No to było tak, że ja się trochę interesowałem historią, ale byli nauczyciele, którzy potrafili zniechęcić do danego przedmiotu, na przykład do historii, i byli tacy, którzy potrafili zachęcić. No właśnie takich będziemy szukali. I bardzo się cieszę, że teraz mam tę możliwość, żeby proponować innym zajęcia z takimi właśnie pozytywnymi osobami. Te osoby powinny być pozytywne, powinny nieść światło do tego świata. Tak jak zawsze mówię, że słowo, nawet według oficjalnych słowników etymologicznych, słowo świat pochodzi od słowa światło. To światło tworzy świat. Także ludzie, którzy są bez światła wewnętrznego, no to fajnie, że są, ale lepiej, żebyśmy mieli jak najwięcej tego światła. Nikt nie jest całkiem pozbawiony światła, ale im więcej światła, tym lepiej. O, tak bym to ujął. Podstawową zasadą działania Uniwersytetu Słowiańskiego i Polskiego Wiednica jest podejmowanie takich działań, które w najlepszy sposób zaspokoją głód wiedzy rodaków na temat historii i kultury Słowian i Polaków. W tej chwili przyjęliśmy plan działania w postaci organizowania zjazdów weekendowych i omawiania na nich kolejnych istotnych dla rodaków tematów. Tematy i daty kolejnych zjazdów będą ustalane w miarę rozwoju sytuacji. Taka otwarta struktura działania wydaje się być zgodna z naszą słowiańską, wolnościowo-zgodnościową tradycją. Kolejne tematy będą realizowane głównie w odpowiedzi na głosy uczestników i w miarę zmieniających się potrzeb. Nieformalną radą programową w Wiednicy będą zaproszeni wykładowcy oraz jako głos pomocniczy oczywiście uczestnicy zjazdów. To oni decydują, co by chcieli. Do wykładania w Uniwersytecie Słowiańskim i Polskim Wiednica zapraszamy tylko najlepszych merytorycznie oraz ideowo specjalistów i oni proponują następne osoby, które zaprosimy w przyszłości do grona wykładowców. Programy kolejnych wydarzeń powstają na bieżąco. Taki system nie oznacza chaosu, tylko zastosowanie naszej słowiańskiej, wiecowej demokracji większościowo-zgodnościowej w oświacie polskiej. My Słowianie mamy trochę inny charakter, psychologię oraz duchowość niż inne ludy i narody i właśnie to w planie działania uwzględniamy. Nasze współczesne oficjalne szkoły i uczelnie są certyfikowane przez III Rzeczpospolitą. Mają potężne programy kształcenia i jest ich wiele, a mimo to poziom oświaty polskiej jest bardzo niski. Mówi się zazwyczaj skandalicznie niski, ale nie chcę już tak tego nazywać. Moim zdaniem rozwijanie długich i skomplikowanych programów kształcenia Wiednicy na tym etapie i w tej chwili dziejów świata nie zda egzaminu, ponieważ po pierwsze, sytuacja zmienia się bardzo szybko, niemal z dnia na dzień. Po drugie, od punktów w programie ważniejsze jest znalezienie wiedunów, czyli wykładowców, którzy są w stanie dany temat właściwie naświetlić. Także ja bym chętnie, ja w ogóle jestem wielkim zwolennikiem układania planów. Uwielbiam pisać plany i bardzo lubię mieć taką pewność, że te plany w szkoleniu są zrealizowane. Zresztą jak sam byłem nauczycielem, też pisałem plany. Moja mama też była nauczycielką i plany kształcenia są bardzo fajne, ale żyjemy w trochę innym świecie. Nasz świat jest inny, jak to mówi między innymi dr Jaśkowski. Wiele rzeczy jest trochę inaczej niż nam się wydaje i to się szybko zmienia. Ta wiedza się błyskawicznie zmienia. Jeżeli ułożymy dziś plan 5-letni szkoły, to już po roku może się okazać, że połowę punktów trzeba trochę pozmieniać. I właśnie to robimy. Czyli z zjazdu na zjazd będziemy ten program układali. Proszę nie myśleć, że to jest jakiś chaos. Chaos to też jest rodzaj istnienia świata. I to taki głębszy. Cała przyroda jest tak naprawdę chaosem. Jeżeli są tam jakieś zasady, to one mogą być też zasadami chaosu. My tego nie wiemy jeszcze dokładnie. Ale żeby działać prawidłowo, to trzeba być na bieżąco. Także
Ja bardzo lubię, tak mówię, układanie planów i być może coś ułożę. Kiedyś nawet napisałem, że cały układ menu na moim portalu slowianie24.pl to jest program przyszły Uniwersytetu Słowiańskiego i Polskiego Wiednica. I tak jest rzeczywiście. Tam są te wszystkie działy. Historia, psychologia, psycholingwistyka. Ja nie wiem co jeszcze, etnografia, kultura. To wszystko tam jest napisane, ale to, co się będzie odbywać w życiu, czyli w tak zwanym realu, to z tymi rzeczami musimy bardzo szybko reagować. I już w tym pierwszym zjeździe Wiednicy mamy takie punkty, gdzie wykładowcy w zasadzie we wszystkich swoich wykładach będą reagować na to, co się na bieżąco dzieje. Jeżeli po wykładzie będą mieli coś nowego, to prawdopodobnie się z tym z nami od razu podzielą, ponieważ świat się zmienia bardzo szybko. I dalej pisze. W przyszłości, kiedy pojawi się większa ilość kompetentnych ekspertów, ułożenie dokładnego programu kształcenia Wiednicy będzie możliwe, potrzebne i konieczne. W tej chwili widzę dwa klucze do ułożenia programu kształcenia Wiednicy. Pierwszy to tematyczny klucz, drugi to osobowy. Wykładowcy powinni być osobistościami i osobowościami, ludźmi wolnymi, ideowymi i charyzmatycznymi. I oczywiście mającymi wiedzę. No to już powtarzam po raz któryś. Dla mnie ludzie są równie ważni jak tematy. Chyba nawet ważniejsi. Bo kto pisze tematy? Też ludzie. I to wiedzę, a tu kontynuuję poprzednie zdanie. I to wiedzę rozumianą jako wedę, czyli zrozumienie istoty, esencji, przyrody, treści, wedy, a nie tylko formy i suchych faktów. Zarówno szeroka wizja, jak i wiedza specjalistyczna są tu potrzebne. Głównym natchnieniem do programu Wiednicy powinien być swadziebnik, znak swadziebnika, ponieważ oddaje on zarówno stałość podstawowych praw wszechświata, jak i względność i zmienność zjawisk. No więc właśnie, jak zacząłem się zastanawiać nad tym programem Wiednicy, bo przecież jak się zakłada szkołę, to program jest podstawową rzeczą. Trzeba powiedzieć ludziom, przyszłym studentom, uczniom, kandydatom na przyszłych wiedunów, wykładowców, czego się mogą nauczyć. No ja to starałem się to wyjaśnić, ale najlepiej wyjaśnia to swadziebnik. Mam nadzieję, że tak na wysokości głowy ustawię ten znak, mam nadzieję, że będzie widoczny w całości. To jest stary znak słowiański i on mi przyszedł na myśl w momencie, kiedy myślałem o tym programie, bo bardziej eleganckie zawsze wydawały mi się znaki takie jak yin yang czy prosta swastyka, prawda? One są jasne, ale to są znaki jednostronne. Swastyka na przykład lewoskrętna kręci się w lewo, prawoskrętna w prawo. Znak yin yang zawiera yin yang, ale mało osób wie, że Chińczycy teorię yin yang rozwinęli. To nie jest tylko, że świat składa się z czerni i bieli. Podwójce w chińskiej filozofii, podobnie jest w słowiańskiej, w każdej filozofii wiary przyrody, podwójce przychodzi trójka. Czyli Chińczycy malują nie tylko czarno-biały znak yin yang, wiedzą Państwo o jaki chodzi, taka rybka, takie dwie rybki połączone z kropkami o przeciwnej barwie, to jest bardzo znany w naszej cywilizacji znak, ale też Chińczycy robią potrójny znak, to jest taki, gdzie są trzy takie rybki, trzy takie ziarenka. I one są właśnie w kolorach takich typu czerwień, zieleń i niebieski. Pojawia się trzeci kolor. Co to jest ten trzeci kolor? Ten trzeci kolor to jest świat przejawiony, czyli życie. Czyli nie mamy tylko czarne i białe, wszystko. Świat jest nie tylko czarno-biały, jest też kolorowy. A tak naprawdę to jest wyłącznie kolorowy. I właśnie moim zdaniem, według mojej intuicji, swadziebnik to nam przekazuje. Co mamy w swadziebniku? Mamy to takie jądro, centrum. To jest symbol Boga, syndrom najwyższej świadomości, syndrom światła świata. W przypadku programu Wiednicy to będzie to nasze jądro. Musimy wiedzieć, czym jesteśmy. Jesteśmy Polakami, Słowianami i pewną taką podstawę wiedzy trzeba mieć. Ale też swadziebnik zawiera dwie swastyki, od tego zacznę. Jedna kręci się w tym kierunku. Druga w tym kierunku. Widzą Państwo, to jest na przykład granatowa swastyka, tak? A to jest czerwona swastyka. Czyli
Równocześnie mamy obroty w dwóch kierunkach. Czego nas to uczy? Że powinniśmy być elastyczni. Nie upierać się przy jakichś dogmatach. Wszystko może się zmienić, bo sytuacja zmienia się bardzo szybko. Słowiańskie wojsko, słowiańska strategia wojskowa słynęła z tego, że Słowianie lubili zmieniać szybko swoje akcje. Napadali w nocy na przykład na przeciwników. Byli jak ninja, byli tak naprawdę prekursorami ninjów, tych japońskich nocnych wojowników, którzy działali z zaskoczenia. Byli zintegrowani bardzo z przyrodą, potrafili się zanurzać na przykład w wodzie i przez jakąś tam trzcinkę oddychać, także wrogowie nie wiedzieli, że oni są tuż obok, pod wodą i tak dalej. Czyli ta elastyczność powinna być nasza. I Swadziebnik nam to mówi. To samo, jeżeli chodzi o działanie Wiednicy. Przepraszam, że tak przeszedłem od planu działania Wiednicy do filozofii, ale tych rzeczy nie można rozłączać. Nie ma czegoś takiego jak filozofia. Jest to po prostu życie. I dalej. Te cztery koła oznaczają wspólnotę ludzką. No to tego nie muszę komentować. Moim zdaniem te takie szczeliny, bo to jest znak, oznacza pewną całość, tu jest centrum, ale tu są takie szczeliny. To jest właśnie to, czego nie wiemy, na przykład w tej chwili. Jeżeli piszemy program, to musimy pozostawić miejsce zawsze na to, co się w międzyczasie pojawi. Na przykład, podam banalny przykład, pojawią się nowe wyniki badań genetycznych. Ale też możemy mieć nowe przemyślenia na podstawie tych samych faktów. Także ja uważam, że Swadziebnik to jest znak, który jest wspaniały. Wspaniale oddaje graficznie nasze życie. I tak jak mówię, kiedyś go trochę nie doceniałem. I wiele osób tak uważa, rozmawiałem z wieloma osobami, wiele osób uważa, że jest to taki znak trochę może taki jarmarczny, kolorowy, jakiś taki wzorek słowiański, jak to Słowianie mieli na sukienkach czy na spodniach. Taka zdóbka, prawda? Kolorowa. Mniej szlachetna niż jakiś tam kołowrót, czy swastyka, czy znak chiński yin-yang. No, to się może tak wydawać, ale w życiu ten znak jest bardzo praktyczny. Jeżeli się go oczywiście, że tak powiem, przegryzie, przemedytuje. I no jeszcze wiele mógłbym mówić o tym Swadziebniku, ponieważ on zawiera i teorię yin-yang, i wiele innych teorii, osiem mocy, on zawiera bardzo bogatą wiedzę, ale myślę, że to, co powiedziałem w kontekście planu działania, nauczania, wystarczy w zupełności. I dlatego właśnie przyjęliśmy Swadziebnika jako symbol Wiednicy. Ponieważ stosował go wcześniej pan Czesław Białczyński jako znak świątyni, którą prowadzi, starosłowiańską świątynię światła świata. I dlatego napisałem do niego, czy to jest znak odpowiedni dla Wiednicy. I odpisał, że mogę używać ten znak, że jest to znak odpowiedni i bardzo się z tego cieszę, bo ten znak coraz bardziej mi się zaczyna podobać. Także, reasumując, zapraszam Państwa na pierwszy zjazd, czyli pierwszą sesję. Chciałem użyć polskiego słowa, zjazd, a nie sesja. Na pierwszy zjazd Uniwersytetu Słowiańskiego i Polskiego Wiednica, który odbędzie się 13 i 14 kwietnia 2019 roku. I dziękuję bardzo za uwagę. Na koniec, jak zwykle, proszę o komentarze, o polubienia i także o przekazywanie tej informacji znajomym. Proszę gdzieś, nie wiem, na Facebooku i ustnie przekazywać informacje o tym, co mówię w moich filmach, ale też w tym wypadku o tym zjeździe Wiednicy, że taka instytucja powstaje, że będziemy ten program budowali. No i też, co dla mnie jest bardzo ważne, że tu nie chodzi o jakąś jedną szkołę, o jeden zjazd, czy nawet serię zjazdów, tylko chodzi o cały system kształcenia, zarówno taki właśnie szkolny, że przyjeżdżamy i się uczymy, jak i ten powszechny, że wszyscy przekazujemy tą wiedzę, którą mamy naszym znajomym. Dziękuję bardzo za uwagę. Do widzenia.